Warszawa-Berlin, Berlin-Warszawa. Teraz na tę oś będziemy patrzeć w gorących pytaniach w telewizji w Polsce.pl. Witam ponownie i ponownie witam moich gości. Aleksandra Rybińska, sieci, Jarosław Guzy, szef działu zagranicznego Polskiej Agencji Prasowej. Mili państwo, co nominacja Laschetta oznacza dla Polski? Zastanówmy się. Pan Armin Laschet był niedawno w Warszawie na obchodach rocznicy zakończenia upadku powstania warszawskiego, podkreśla znaczenie Jana Pawła II i w ogóle narodu polskiego dla zjednoczenia Europy. Lubi opowiadać, jak to w młodości fascynował się ruchem Solidarności. Ba, nawet miał na ścianie, w pokoju swoim, będąc młodzieńcem nastoletnim, nad łóżkiem plakat Solidarności. Wszystko to piękne, wzruszające, moglibyśmy uronić łezkę, gdybyśmy byli chyba trochę naiwni, bo jeśli wczytać się w wypowiedzi Armina Laschetta, na przykład z tego wywiadu dla Politico, który przywoływałem przed przerwą, no to nie wahał się on nam wówczas i Węgrom grozić karami finansowymi, jeśli rzekomo będziemy lekceważyć europejskie reguły. Jak to jest z tą sympatią i miłością Armina Laschetta do Polski? Tym razem najpierw Jarosław Guzy. No, Armin Laschet należy do tego pokolenia rzeczywiście, które fascynowało się Solidarnością, ale kto wtedy się nie fascynował Solidarnością? Jakie to ma znaczenie obecnie? Podstawowe pytanie, jakie jest, na ile Armin Laschet rozumie Polskę i rozumie, czym była Solidarność, jakie jest jej dziedzictwo i jak to wygląda. I podejrzewam, że ma całkowicie zafałszowaną wizję tego, co było i tego, co jest. A już zwłaszcza przejście od tego, co było, czyli czasu Solidarności, do czasów obecnych kształtowania się elit politycznych w Polsce. Dla większości polityków zachodnich Solidarność kojarzy się z paroma nazwiskami, które to nazwiska w tej chwili to są nazwiska głównych krytyków rządu w Polsce. Kompletnie nie rozumieją tego, jak bardzo dziedzictwo Solidarności zostało wyrzucone do śmietnika po 89 roku przez te nowo kształtujące się elity. Amalgamat dawnej nomenklatury komunistycznej i części elit solidarnościowych. To jest wiedza kompletnie nieznana i podejrzewam, że pan Laschet jest dokładnie tego przykładem. Na dodatek jeszcze jest pytanie o jego rozumienie tego zagadkowego wschodu, do którego Polska się zalicza w tym przypadku przez polityka właśnie z zachodniej części Niemiec. Bo skoro Niemcy z zachodniej części politycy nie rozumieją swoich rodaków ze wschodnich Niemiec, nie rozumieją tego, co tam się stało w sensie tych wszystkich kompleksów OSIS, tych wszystkich problemów adaptacji do funkcjonowania w Republice Federalnej Niemiec ludzi z doświadczeniem, z bagażem komunistycznym i przeszłości, no to trudno sobie wyobrazić, żeby rozumiał dobrze kraje takie jak Polska czy Węgry, kraje wyszehradzkie czy inne, na przykład jeśli chodzi o relacje z Rosją. To jest zresztą pytanie, na ile polscy politycy są w stanie dotrzeć do swoich partnerów zachodnich. Do Angeli Merkel można było łatwiej dotrzeć, choć niestety skończyło się to patronatem Angeli Merkel nad karierą polityczną Donalda Tuska, czyli uwikłaniem w gruncie rzeczy elit niemieckich w konflikt polityczny wewnętrzny w Polsce bardzo ostry, co przeniosło się na relacje w ramach Unii Europejskiej i na te wszystkie rzeczy, które nas niepokoją, jeśli chodzi o relacje z Niemcami. Przy czym Niemcy bardzo starały się przez długi czas udawać, że nie są stroną tego konfliktu, nie są krytykiem Polski, nie ustawiają się w tej pozycji, cedując to wszystko na brukselskich polityków. Ale w coraz większym stopniu to oni bezpośrednio wchodzą w te sprawy i próbują ingerować w wewnętrzne sprawy Polski. I tutaj pytanie, czy będzie kontynuacja tej polityki, czy nie. I nie wiąże się to dokładnie z osobowościami, z poszczególnymi osobami. I tutaj pan Armin Laschet po prostu wchodzi w te buty, które uszyte zostały przez Angelę Merkel i cały establishment niemiecki, łącznie z establishmentem medialnym, który jest dużo mniej ostrożny niż politycy i po prostu bardzo mało ma hamulców, jeśli chodzi o komentarze dotyczące Polski, wchodzenie właśnie w te sprawy wewnętrznych konfliktów, gdzie zajmują wyraźnie stronę i są stroną niesłychanie agresywną na dodatek. Jarosław Guzy sam wywołał temat Donalda Tuska, o którym mamy teraz słów parę więcej powiedzieć, więc do niego też przechodzimy, bo Donald Tusk
uświetnił ten kongres CDU, wyemitowano jego wystąpienie, 3 minuty 40 sekund w języku niemieckim na tle gdańskiego żurawia, przepiękną laurkę, albo raczej hołd, jak niektórzy twierdzą, złożył zaprzyjaźnionej niemieckiej partii były polski premier. Jak to wyglądało? Króciutki fragment teraz dla państwa. Liebe Freunde, erstens ein großes Dankeschön. Danke für alles, was ihr den europäischen Mitte-Rechtsparteien in diesen schwierigen Jahren voller Krisen gegeben habt. Nie to, że z głowy, z promptera, ale całkiem nieźle przeczytane wystąpienie Donalda Tuska. Dziękował m.in. za pierwszorzędne polityczne przywództwo w dramatycznym momencie naszej historii. Mówił, że jest pełen podziwu dla tego, co udało wam się, drodzy koledzy z CDU, zdziałać i osiągnąć w walce z autorytaryzmem, kłamstwem i populizmem. Mówił też o Węgrzech, że wasze zjednoczenie, zwracając się do CDU, przepraszam, wasze jednoznaczne stanowisko będzie decydujące i tym samym na wagę złota jestem pewien, że również tutaj nas nie rozczarujecie. I jak pisze Stanisław Janecki w portalu w polityce.pl, awansem już jakby za to podziękował, kończąc file Danke swoje wystąpienie. Co to było? Cóż to za figura? Aleksandra Rybińska niech nam powie. No cóż, myślę, że Donald Tusk osobiście bardzo wiele zawdzięcza niemieckiej chadecji. Myślę, że sporą część swojej kariery politycznej, a już na pewno tą brukselską, którą zawdzięcza, można powiedzieć, osobiście Angeli Merkel. Ale przecież wiemy, że jak powstawała Platforma Obywatelska, że tu ona powstawała właśnie jakoś we współpracy, w każdym razie pod wpływem także niemieckiej chadecji. Miała być taka chadecja w wersji polskiej. No nie tylko pod wpływem, przepraszam, że ci przerwę, ale Paweł Piskorski opowiadał kiedyś bardzo szczerze, nawiązując do tytułu książki Donalda Tuska, o tym, jak milion marek prosto z CDU zasiliło właśnie KLD. Zostały tu jakieś fundusze założycielskie przekazane, więc Donald Tusk no, słusznie dziękował, rzeczywiście miał za co dziękować. Oczywiście patrząc na to z perspektywy Polski, no to wystąpienie było jakieś takie troszeczkę, powiedziałabym, żenujące, żeby się wyrazić delikatnie. No jest to jednak polski polityk, który no bardzo tutaj się kajał, kłaniał rzeczywiście, jak mamy zresztą napisane na pasku. No ale Donald Tusk, rozumiem, że występował w roli szefa Europejskiej Partii Ludowej, która oczywiście jednoczy wszystkie partie chadeckie w Europie, w tym oczywiście CDU, i jako taki no tu jakby przemawiał do ugrupowania, które jest częścią jego politycznej rodziny. I to, że się odwoływał do Węgier, no cóż, no od lat Europejska Partia Ludowa mówi o tym, że wykluczy Fidesz i Viktora Orbana ze swoich szeregów, ale jakoś nie jest w stanie tego dokonać, bo arytmetyka, jak wiadomo, zawsze jest ważniejsza niż względy praworządności i różnych innych. No i arytmetyka musi się zgadzać w Parlamencie Europejskim. W związku z tym ten nieszczęsny Orban, który jest wcieleniem zła, jakoś jest dalej tolerowany. I to jest też swoją drogą ciekawe, to rozumiem, że to był kolejny taki apel, żeby coś zrobić z Orbanem, ale moim zdaniem to znów skończy się niczym. Jarosław Guzy, pytanie, dlaczego Donald Tusk tak usilnie od lat konsekwentnie utożsamia interes niemiecki z interesem europejskim, w tym z interesem polskim? No, na pewno pomijmy te wątki osobiste, te osobiste ataki na Donalda Tuska związane z jego rodziną. Wszyscy wiemy, dzięki Andrzejowi Potockiemu między innymi, że dziadek z Wehrmachtu był porządnym Polakiem gdańskim, który mocno wycierpiał. Więc to jest kwestia jego osobowości, jego własnej kariery politycznej. I tutaj oportunizm jest podstawą wszystkich działań Donalda Tuska. I w tym przypadku również, jeśli chodzi o obecne wystąpienie, Donald Tusk ma prawo martwić się o swoją karierę polityczną, bo wypada jako szef Europejskiej Partii Ludowej bardzo słabo. Podobnie zresztą jak wypadał słabo jako przewodniczący Rady Europejskiej. Bez patronatu osobistego Angeli Merkel, która usuwa się jednak z polityki, będzie mu bardzo trudno kontynuować przynajmniej formalnie tę pozycję, którą osiągnął w polityce europejskiej. I to był taki dosyć żałosny apel, przypomnienie o tym, że jest wiernym sojusznikiem niemieckiej chadecji na forum europejskim, tym łącznikiem z elitami krajów wschodnioeuropejskich, dawnych krajów komunistycznych.
I do tego się to wszystko sprowadza. Donald Tusk podporządkował w gruncie rzeczy całą politykę, którą prowadził, zarówno jako premier rządu polskiego, zwłaszcza w końcówce, jak i cały czas przebywając w Brukseli, swojej osobistej karierze. Pod tym względem wykazał swoją małość, ponieważ zwróćmy uwagę, w tym wystąpieniu nie powiedział, przepraszam, nic ciekawego. Tam nie było nic ożywczego, nic, co świadczyłoby o jakiejś szerokości horyzontów. To był wyłącznie apel o to, żeby uwzględniano go we wszystkich kalkulacjach Chadecji, że Chadecja CDU może na niego liczyć jako polityka na forum europejskim, a również z punktu widzenia jego relacji właśnie we wschodniej Europie. Ustawił się bardzo jasno, jeśli chodzi o krytykę Orbana. Tu już nie ma żadnych kompromisów. Kiedyś on sam prezentował się jako przyjaciel Orbana i bronił go przed atakami ze strony zachodnich polityków. Teraz już jest zachodnim politykiem, odcięty od swoich korzeni, ale ciągle jeszcze prezentując ten wizerunek, który coraz mniejszą wartość ma dla partnerów zachodnich. I tutaj jest pytanie o obecność kanclerz Merkel, wracając do początku naszej rozmowy. Kanclerz Merkel usuwa się z polityki, ale pytanie, jaką rolę będzie zajmowała w tej polityce niemieckiej, ale również europejskiej czy światowej, bo może pozostać takim milczącym autorytetem czy arbitrem rozmaitych sporów zarówno w Chadecji, jak i w polityce niemieckiej, a być może na arenie międzynarodowej. Ona sama zarzeka się, że usuwa się do życia prywatnego, ale myślę, że nieraz będą próby odwołania się do Merkel, jeżeli polityka niemiecka będzie przechodziła pewne kryzysy, czy polityka europejska będzie przechodziła pewne kryzysy. I pytanie, jak to się wszystko ułoży, a nie jest to w tej chwili jasne, tu jest duży znak zapytania. Czy w takim razie z tego wystąpienia Tuska po niemiecku na tle gdańskiego żurawia możemy wysnuwać jakieś wnioski co do jego planów, co do politycznej kariery? Wiadomo, że w polskiej polityce od lat wisi to pytanie, czy Tusk wróci, czy nie wróci. Wrzuca się go na różne koniki i na okładki tygodników opinii. Rozmawiamy o tym bardzo często, bo to jest obiektywnie po prostu ciekawe, interesujące i też znaczące dla polskiej sceny politycznej. Pytanie do Aleksandry Rybińskiej. Jak odbierasz plany na przyszłość Donalda Tuska z perspektywy tego hołdu złożonego CDU i kanclerz Merkel? No, jeżeli rzeczywiście Chadecja miałaby go nie uwzględniać, już Chadecja bez Angeli Merkel miałaby go nie uwzględniać dalej w europejskiej polityce, no to Donald Tusk będzie miał oczywiście problem i może się pojawić taka opcja powrotu do Polski, tylko że już to było, to już zostało przećwiczone kilkakrotnie. Donald Tusk przyjeżdżał, miały być tłumy, miały być dziesiątki tysięcy ludzi, przyjść go witać i oklaskiwać. Przyszło, nie wiem, 1,5 tysiąca. Wypadło to wszystko bardzo marnie. To jest pierwsza rzecz, że nie ma jakiegoś zapotrzebowania społecznego w Polsce na to, żeby Donald Tusk wrócił. Nawet po stronie zwolenników opozycji, także oczywiście samej opozycji, znaczy Platforma Obywatelska chce powrotu Donalda Tuska. To jest zasadnicze pytanie, które trzeba sobie postawić i myślę, że już tam widzimy też w tej chwili trochę takie małe walki wewnętrzne w Platformie. Ale pytanie, czy rzeczywiście Grzegorz Schetyna czy Borys Budka chcieliby, żeby wrócił Donald Tusk i mieszał im w kotle, który tam mają. No, nie sądzę, żeby z wytęsknieniem opozycja czekała na Donalda Tuska, tym bardziej, że widać było, że ten efekt Tuska, który miał nastąpić, no jednak się nie pojawił. I to nawet w takim gorącym okresie, kiedy były protesty przeciwko reformie sądownictwa, kiedy KOD wychodzi na ulicę, jakoś Donald Tusk nie zrobił wrażenia. W związku z tym no jest to dla niego na pewno trudna sytuacja, bo jednak jego polityczna przyszłość moim zdaniem leży w Europie, na stanowiskach europejskich, międzynarodowych, a nie w Polsce. Więc rzeczywiście, jak Jarosław Buzy słusznie powiedział, tak należy też rozumieć jego wystąpienie, jego przemówienie do Chadecji. No, uwzględniajcie mnie, dajcie mi coś, pozwólcie mi tu pozostać na tym stanowisku lub na innym. List motywacyjny Donalda Tuska do Angeli Merkel, tak możemy określić to wystąpienie. Bardzo dziękuję. Aleksandra Rybińska, Tygodnik Sieci, Jarosław Guzy, szef redakcji zagranicznej Polskiej Agencji Prasowej, byli naszymi gośćmi. Dziękuję wam bardzo i życzę dobrego dnia. Co do tego kotła jeszcze tylko powiem, nie tylko chyba by nie chcieli, żeby Donald Tusk im mieszał w kotle, Borys Budka i Grzegorz Schetyna, ale po prostu obawiają się, że on ten kocioł by im po prostu przyszedł i zabrał, a na to nie mogą sobie
pozwolić. Drodzy państwo, zamykamy temat naszych niemieckich sąsiadów, a za chwilę porozmawiamy o aferze Amber Gold i o filmie Sylwestra Latkowskiego, który przed kilkoma dniami mogliśmy oglądać w telewizji polskiej, podsumowujący tę sprawę. Czego w tym filmie zabrakło? To pytanie postawię sobie i moim gościom już za chwilę.